piękna, mądra i zabawna. Naprawdę nie wiem, dlaczego zaliczamy się do tego samego gatunku, co mężczyźni. Przecież dzieli nas tak wiele. Nawet prosta poranna toaleta. Kochanie! Czego chcesz? Jak wygląda? Wiesz, od kiedy pójdzie, lepiej tam nie wchodzi. No sami Państwo widzicie, pomiędzy nami jest ogromna przepaść. Tak czy tak, mężczyźni naprawdę nie rozumieją tego, jakim skarbem jest dla nich kobiety. Każda z nas to anioł wcielony w cierpliwość. Kochanie! A widzisz, może moje kobiety? Na siostrze przyszło. Okej, dzięki. Tak. No, przykładowo. Jak facet przychodzi z roboty, to zawsze jest brudny. Jakby z przedszkola nie awansował. A my to znosimy. A gdzie są moje skarpety? W domu w szkole. Ale to jest pasmo. W domu w szkole. Do sandałów. Do sandałów! Do mojej szufladzie, kochanie. No dziękuję. Tak, a kiedy facet nie przychodzi na umówioną godzinę, to na pewno oznacza, że droga zrobiła się długa, kręta, serpentynami. A nie widziałeś przypadkiem ładowarki do tego akumulatora? Dalej szczerze. No dokładnie. Tak, w garażu, na tej półce przy rowerach. Kojarzysz? Między śrubokrętami, a wiertarką. Co? Proszę. Między żółtym pudełkiem, a czerwonym pudełkiem. No dobra, podajcie sobie. Ale panowie, naprawdę, docencie to czasu. Co za ty robiłaś? W salonie. Okej. Okay. Tak. To naprawdę trudno z kobietą. Sami Państwo widzicie. A teraz proszę mojego kochanego męża, aby pokazał. No dobra, bo myszko. No. A gdzie jest grill? No właśnie miałeś pokazać, jak ładnie pan jest wygląda. Naprawdę nie chcę. Dobrze. Skup się. No. No pomyśl. No i co ci przychodzi do głowy? Gdzie może być grill? A grill. W koszu na pani? Okej. A mogłam zostać singielką. Nie ma. Wiesz co? Już naprawdę nie mam siły. Ty już nic nie potrafisz robić, co? No ale odrobinę cierpliwości. A co ja jestem? Informacja turystyczna? No i widzicie, co ja mam z tą kobietą? Naprawdę, już dość tego. Czas powiedzieć nie. Ale żeby to by było takie męskie, asertywne nie. Boże, ale niżej spróbować nie. Albo jak Furmański na diecie z chłopczykami. Nie! Bueno.
Ale wiecie, długimi nogami mnie ta mała terrorystka zwiodła. Ach, ta terrorystka. Misiek! Bo ja jadę na zakupy! Tak samo! Nie dam. Proszę! Mówię ci, że nie dam. Jak nie dasz, to rozpowiem twoim kolegom jak wczoraj w nocy nie. A możemy nie wracać do tego tematu? Ty, nie wracaj do stłuczki. No przecież ja ci powiedziałam. Ale pomyślałeś. I teraz się na mnie wścisz. Boże, kobieta. Ja już. Ty mnie już nie kochasz. Żebyście pamiętały, że jesteście niezastąpione. Kocha was przecież każdy facet. Ten, co lubi dobrze wypić, ten, co życie nie ogarnia, ten wiecznie zabiegany, czy ten, co po prostu robi swoje. Dla każdego z nich jesteście wyjątkowe.